Cześć, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami i Paulina z tej strony. I tak, witam się z Wami po dłuższej przerwie, znowu pełno różnych terminów było po drodze. Nie miałam czasu po prostu w ogóle kręcić, ale pytaliście, kiedy będzie nowy vlog, więc postarałam się Wam nakręcić taki bieżący, trochę pozbierałam, znaczy się takich przemyśleń i różnych takich rzeczy z poprzedniego tygodnia, tak można powiedzieć, i jeszcze poprzedniego, także zaczniemy od tego. Tak, w piątek w zeszłym tygodniu była rozmowa końcowo-roczna z panią z wychowawczynią i z innymi nauczycielami i z innymi współpracownikami szkoły, które opiekują się Kacprem. Byli obecni też, były obecne też osoby, które zajmują się przykładowo przewijaniem Kacpra. Była pani, która prowadzi z nim terapię autyzmu w szkole. No i takie różne rzeczy. Na czym polegała rozmowa? Tutaj akurat w Niemczech jest tak, powiem to na swoim przykładzie, nie mówię, że wszędzie, we wszystkich szkołach jest tak, ale w szkole specjalnej w Niemczech, przykładowo tam, gdzie Kacper chodzi, jest tak, że są dwie rozmowy, jest rozmowa półroczna, jest rozmowa końcoworoczna, no i wnioskuje się różne rzeczy, co się podczas roku działo, jak to wyglądało, jak się dziecko zaadoptowało. I jeśli chodzi o samo świadectwo, Kacper dostał już kopię świadectwa 2 dni przed, mogłam ją sobie podpisać. No i za to, jak przyniosłam kopię na rozmowę, dostałam ten oryginał. Oryginał zawierał 4 strony A4. Naprawdę, ja powiem Wam, co roku dostaję takie właśnie takie takie po prostu świadectwo, że jest dużo do czytania. W Polsce akurat, jak ja byłam dzieckiem, to nigdy się nie spotkałam, żeby aż tak dużo było napisane, ale u Kacpra są podejmowane wszystkie takie, jakby to powiedzieć, rzeczy, które Kacper powinien się nauczyć w danym roku, i jest opisane przede wszystkim, jak on sobie z danymi tematami poradził. I była matematyka, i język niemiecki, i sztuka, i jakby tak powiedzieć, przystosowanie takich codziennych, do codziennych czynności, takich jak, no nie wiem, sporządzanie posiłków, czyli ciepłych posiłków, jeśli chodzi o to. To jest właśnie najciekawsze w tym. No i takie różne wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Tam wszystko było opisane i powiem Wam szczerze, jakie moje wrażenia są, jak czytałam to świadectwo w porównaniu z poprzednimi latami, to dużo Kacper się nauczył i dużo pokazał w tym roku, co umie. I jakby tak, mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz lepiej, jeśli chodzi pod względem wiedzy, pod względem zainteresowań jego, pod względem po prostu nawet jeśli chodzi o samo pisanie, już mu to lepiej wychodzi. Powoli stara się mieścić w linii. W niektórych przypadkach potrzebuje jeszcze pomocy czy prowadzenia ręki. Później, jeśli chodzi o samo liczenie, fajnie liczy już do 10 i zauważyłam, że nawet w języku angielskim liczy, ale angielskiego na tym etapie nie ma niestety, chociaż chciałabym, fajnie by było, jakby miał angielski i poznawał te nowe słowa, ale już nie będziemy dziecku mieszać w głowie, wystarczy, że po polsku się uczy w domu i po niemiecku w szkole. No i jeśli chodzi o inne języki, to Kacper interesuje się innymi językami, mimo to i sobie przykładowo, jak sobie w coś tam gra, przedstawia sobie języki i on po prostu jakoś, nie wiem jakim sposobem, on to po prostu wszystko rozumie i wie, jakim kolejności ustawił sobie te ustawienia. Także nieraz tak namiesza,
że po prostu jeśli mam wrócić do tego, przykładowo ustawić znowu na niemiecki, no to później mam nieraz problem, bo nagle mi Kacper zrobi na chiński i jest koniec, nie? Chińskiego nie znam, no ale Kacper próbuje jakoś tam, przepraszam za światło, bo tutaj słońce się chowie, wychyla się, trochę jest ciemniej, jaśniej, ale niestety tak jest. Nie używam w tym momencie lampy, bo nie mam jej gdzie chwilowo postawić, a najlepiej jakbym sobie taką lampę przy statywie sobie tak zamontowała. Dobra, nieważne, nie będę teraz mówić o statywach, o lampach, tylko zajmiemy się tym tematem. No i powiem Wam, Kacper sobie dobrze radził. Najlepsze zainteresowania to są jego zainteresowania takie praktyczne. On lubi tak praktycznie sobie działać. Jeśli chodzi o eksperymentowanie w kuchni, też bardzo lubi. Czy na przykład przygotowywać sobie takie proste posiłki. No i z pomocą sobie to jakoś daje przy tym radę. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o zainteresowania Kacpra, zauważam, że w tym roku interesuje się bardzo intensywnie zjawiskami pogodowymi, czy zjawiskami takie typu tsunami, jakieś burze, tornada i te sprawy. Także, jakby powiedzieć, Naturereignisse po niemiecku, czyli takie zjawiska przyrodnicze. Także to jest jego taka ostatnia działka i dziedzina techniczna dalej zostaje w zainteresowaniach jego. No i te zainteresowania się po prostu rozszerzają. Nie, jak obserwujecie na Instagramie, wrzuciłam tam ostatnio na stories, jakie Kacper rzeczy zrobił i przede wszystkim jak patrzał dzielnie w oknie, co się dzieje na zewnątrz, jak wygląda ta burza w rzeczywistości, i że bardzo wtedy, co mnie się spodobało, Kacper koniecznie chciał powiedzieć, że pada deszcz. I próbował tak powoli, i razem ze mną, i tak dalej. I bardzo wtedy był skupiony na tym, co mówi. Sam od siebie powiedział Regen, czyli deszcz. I ja go próbuję nauczyć es regne. To jeszcze jest dla niego skomplikowane, bo się posługuje pojedynczymi słowami, ale co zauważyłam ostatnio, leżymy sobie w weekend. Robert już był, też miał jakoś weekend po pracy. No i budzimy się rano, no i Kasper rano wstaje i mówi do mnie tak: iść geje papa, że idę do taty. Ale prawidłowo powinno się mówić: iść geje cum papa. No i takie rzeczy, nie? Ale nie będę go katować tymi rzeczami, które wyrażają kierunek. Więc na razie póki co łapię to. I to było takie kolejne z lepszych zdań, które powiedział, i jeszcze powiedział je sam od siebie. To jest kolejny sukces jego. Jeśli chodzi o same leki, bo rozmawiałam z lekarzem teraz w środę. Już lekarza atakowałam od poniedziałku mailem, jak to wygląda, ponieważ w niedzielę bardzo się czuł źle, czuł po 10 mg. Więc sama po prostu już zrobiłam w poniedziałek, już przestawiałam go na 5 mg, bo mówię, to nie ma sensu, dziecko się źle czuje, robi się blade, nie ma po prostu najmniejszego sensu, żeby go katować tymi lekami. Próbowaliśmy, no i mnie się wydaje, że po prostu te 5 mg jest odpowiednią dawką dla niego i powoli zaczyna się to stabilizować z tego, co zauważyłam. Jeśli chodzi o sam początek, Kacper od wczoraj ma wakacje. No i jak widać, w domu nie ma żadnego problemu, jest spokojny, nie ma takich jakichś tam napadów złości itd., itd. Co najciekawsze, zauważyłam u Kacpra dobre zastosowanie ogranicznika czasu, czyli tak zwany time-timer, czyli taki, aby powiedzieć, możecie użyć do tego minutnika bardzo małego, który dokładnie wskazuje czas, w którym dziecko ma wykonać dane zadanie. Wczoraj miałam sytuację taką z burzą. Kacper bardzo chciał obserwować. Mógłby stać godzinę przy oknie i obserwować. Dobra, postał sobie, nawet stał pół godziny. Później go chciałam wykąpać, ale nie dało się go ściągnąć z okna. No i postanowiłam, że zrobię coś takiego, tak jak w szkole,
że nastawię ten minutnik i powiem mu, że jeszcze ma 5 minut, gdzie może stać i obserwować pogodę. Potem idziemy się kąpać. I powiem Wam szczerze tak, że jak minutnik zadzwonił, Kasper zszedł i powiedział fertig. Ja mówię, ja nie mogę, czyli znaczy, że zrobił to, no i po prostu wszedł ze mną do łazienki i się poszedł kąpać. Bardzo ważny taki ogranicznik jest i co mi się bardzo podoba. Wracając do, przepraszam, że tak skaczę tematami, ale przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia w sprawie leków. Powiedziałam lekarzowi tak, że Kacprowi się zmieniło postrzeganie poprzez te leki, czy to jest możliwe, zapytałam się. On powiedział jak najbardziej tak, czyli z, jakby to powiedzieć, z niedowrażliwości zmienił się w nadwrażliwość na dźwięki, na pewne bodźce i tak dalej. To zauważyłam u Kacpra taką zmianę poprzez te leki. I kolejna sprawa, koncentracja wiadomo jest lepsza. I przy 10 mg pamiętam było coś takiego, że ta dawka bardzo długo się w organizmie utrzymywała i nie mogłam go położyć spać. Nawet jeśli melatoniny było 5 mg, przy tych 10 mg tego leku po prostu nie ma tej równowagi i powiedziałam, że na 5 mg wtedy lepiej się kładzie go spać. Powiem Wam szczerze, wyrzuciłam stare materace u nas. Jak wiecie, i tutaj Kacper założył, lepiej zasypia na nowym materacu i wymieniłam je wszędzie po prostu na odpowiednią twardość. Także nie czujemy desek, materac się nie wgniata, dużo lepiej się człowiek wysypia i nawet widzę to po nim. Mnie też to pomagało na mój kręgosłup. Także wiecie, jak macie coś z kręgosłupem, uważajcie na materace. Taka anegdotka jeszcze, taka krótka, także tyle by było. No i co jeszcze? Ogólnie zaczęliśmy spokojnie te wakacje. Pierwsze 3 tygodnie raczej będziemy tutaj. Później chyba pojedziemy do Polski, nie wiem. Chyba ja. Także, no bo Robert później ma urlop, także fajnie by było jechać. Zobaczyć się z rodziną w ogóle. Także jeśli Wam się podobało, subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał i do następnego vloga. Cześć!